Hej, te problemy techniczne! Nie wiem, czy o tym wspominałem, ale... Hej, te. Cześć, Biki. Teraz ważnej rzeczy. Co my właśnie mieliśmy ostatnio zrobić? Poza tym, że się wyleczyć, bo z jakiegoś powodu tego nie zrobiłem ostatnio. Mam nadzieję, że przynajmniej byłem na tyle niejasny, żeby nie zapisać po walce. Nie, no nie mogłem być na tyle głupi, prawda? Prawda? Słynne ostatnie słowa. Now then, I will go over our plans once more. As I stated earlier, the Japanese branch will become its own entity, separate from Bethel. Jest to jakiś plan. And in order to save Tokyo, we are going to take God's throne. Właśnie, mam nadzieję, że nie ma chyba jakiegoś pogłosu u mnie, bo jestem, powiedzmy, w połowie remontu, gdzie jestem na etapie, gdzie nie opłaca się kompletnie przestawiać jeszcze wszystkich mebli tak do końca, jak powinny być. Przez co, nie wiem, jak tak siedzę i nawet mówię, to słyszę od Dominika Sławka, że jest jakiś taki lekki pogłos i ktoś tam też na to zwróci uwagę. Mam nadzieję, że jeżeli jest, to nie jest jakiś bardzo mocno słyszalny albo że bardzo nie przeszkadza. Jeżeli rzeczywiście będzie, to będę coś kombinował, ale na razie zobaczymy. Cześć Sebastianie, cześć Samuraju. If there's anything you aren't clear on, now would be the time to ask. Regarding the war of the gods, the Empyrean, the throne, or perhaps creation itself, I will explain in full detail. Znaczy akurat, powiem szczerze, że u mnie w tej chwili jest dość chłodno, więc aż tak kwestia nawilżania się nie jest bardzo intensywnie potrzebna. Dobra, zacznijmy od początku. A co jest tą całą wojną bogów? Ever since time out of mind, the gods would do battle for the right to rule the world. Ma to sens. Before the creator reigned supreme, the throne belonged to Baal, god of the harvest. And even before that, it was held by Ra, the sun god. Taka, powiedzmy, pseudolekcja historii, aczkolwiek... Zastanawiam się w sumie. Musiałbym chwilę pomyśleć, aby pogrzebać, czy Ra był przed Baalem. Całkiem możliwe. Every god who assumes the throne obtains its vast power. Enough to reshape the world however they see fit. As such, many a god has fallen in pursuit of that power. Fajny jest taki stołek. Siadasz sobie i masz nieograniczoną władzę. Regarding the war of the gods, the Empyrean... Tak, ten dialog się powtarza. Czym jest Empyrean? The throne of creation lies at the pinnacle of Empyrean heaven, or simply, the Empyrean, as it has become known. Czyli efektywnie jest to miejsce, w którym jest ten stworzenie, jak that jest is where the creator would be now. Were he not ousted by Lucifer, as was claimed. I tam prawdopodobnie byłby Bóg, ale go nie ma. Considering our fusion into a Nahobino, the claim is likely valid. Bo był wcześniej, właśnie. Nie wiem, czy ja coś źle zrozumiałem, że ten, że. Kosmizu powiedział, że Ra był przed Baalem. W sensie, że przed kreatorem. Okej, dobra. Nie myślę, spokojnie. I tak wiem, że to nic nowego i w ogóle. Only Nahobino are allowed in the Empyrean's sacred space. As such, none have entered. Nie, no weź sobie, ale jeszcze zaraz mi powiesz, że całe SMT-5 to jeden wielki miłosny do SMT-3. Nie może być. But you, however, can. To prawie jak Dark Souls 3 do Dark Souls 1. I intend to become a Nahobino as well. Czy zostanie Nahobino taki prosty? Regarding the war of the god. A Nahobino is a god in the fullest or truest sense. Our original form, if you will. No generalnie, jeżeli dobrze rozumiem to, jak to Koszmizu wcześniej tłumaczył, to chodzi po prostu o to, że wyodrębnij wiedzę bogów od nich samych i tym właśnie są ci tak zwani Nahobino. In ancient times we were all Nahobino. But when the creator took the throne, he demanded there be no other gods before him and diabolized us all. O, 10 przykazań, o! He accomplished this by spiriting our knowledge away.
Without the knowledge needed to shape a functioning world, we ceased to be divine, and were left to contend with our fallen nature. Sam, biorąc pod uwagę, że została im ta część, powiedzmy, życia, to nic dziwnego, że żyją tak długo. Aczkolwiek pozostali, powiedzmy, nie powiem, że kompletnie bezsilni, ale z ograniczoną siłą, to ma sens. Nasza wiedza została zamknięta w Garden of Eden. Mortals soon ate of its fruit, binding all knowledge to their souls and all who came after. I też takie dalsze nawiązywanie do biblijnych mitów, gdzie całe to drzewo poznania dobra i zła to jest efektywnie drzewo z wiedzą, którą mieli wcześniej bogowie. I też w pewnym sensie jest to ten grzech pierworodny, że oni właśnie pośredni wiedzę tych bogów, którzy byli przed naszym Bogiem i przez to Bóg się zdenerwował i powiedział im wą do piekła. Ever since the fall of man, demons have vied to steal the souls of humankind and restore their former selves. But they were doomed to fail. Long it was futile to seek out our knowledge and reclaim our former glory. But with Armageddon fulfilled, the rules have yet again changed. Regarding the war of the gods, the Empyrean. No i w dużym skrócie też teraz tak naprawdę, jeżeli jakiś Bóg zechce, to może stać się takim pełnoprawnym na Hobino. Tak jak. No, efektywnie do tego to się sprowadza, tak? Że jeżeli jakiś Bóg posiądzie swoją zagubioną wiedzę, która właśnie została nam powiedziane, że jest w ludziach jako tako po tym, jak zjedli owoce drzewa poznania. To dopiero teraz załapałem, że brzydgoszczy. Jest mi smutno. Najgorsze jest to, że ostatnio rzuciłem bardzo podobny żart w robocie i powiedzieli mi, że mam wyjść z sali, co też bezceremonialnie uczyniłem. The throne of creation exists. Nie jest to znak, że robi się lepiej z moim poczuciem humoru, czy gorzej. Whoever assumes the throne may determine the world's laws and inner workings, much like how the Creator established his own order. Before the Creator, many other gods fought viciously over the throne, and hence the right to rule the world. And in order to save Tokyo, we must do the same. A co jeżeli po prostu skażemy Tokio na pożarcie? Aogami's true name is Susanoo. As proto-fiend, he was created to inherit the Amatsukami's full power. I myself provided the template. Żartowanie z pewnego miasta to wysoki poziom humoru czy niski? Znaczy, ja jestem generalnie zdania, że żarty są w porządku, jeżeli nie niosą za sobą jakichś złych intencji, tak? W sensie, no wiecie, ja sobie mogę pośmieszkować z kogoś, ale nie jest na zasadzie, że chcę się z niego naśmiewać, tak? To jest bardziej takie luźne... aniżeli w kompletne jakieś osmarowanie główne czy wyśmianie, tak? Przy okazji dowiadajmy się, że Aogami, z którym weszliśmy w fuzję, to tak naprawdę Susanoo, jeden z tych głównych naczelnych bogów mitologii japońskiej. And as I've said before, I am Tsukuyomi. A sam proszę mi za Tsukuyomi. It is my personal mission to become a Nahobino and rescue Tokyo. Biorąc pod uwagę, że już wcześniej było mówione, że proszę mi za to Tsukuyomi. Wiadomo, niedawno, ale było. To też można było się jakoś tam domyślać na tle, na ile kto tam zna jakąś, w jakimś tam stopniu mitologię japońską, bo rodzeń swojej w ogóle. Understood. So will he be the one to create the world, being that only the Nahobino can do it? Czy to nie jest tak, że Koshimizu dosłownie dopiero co powiedział, ja też stanę się Nahobino? Jezu, czy ty słuchasz? It could very well end up being him. But what if I were to say that you, Yuzuru Atsuta, also have that potential? Continue. I do. After my time spent observing you, I am all but certain you are the one holding my knowledge. Po co w tej grze jest Yuzuru? Właśnie masz swoją odpowiedź! Ha! 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 What? Yes. If you so choose, you too can harness the power of a Nahobino and recreate the world. A tak, jeżeli pytasz poza tym, wspominałem dużo na temat fabuły SMT5 raczej w braku. Will you not do so in service of your home? But that would mean I'm the same as him?
Jeszcze z jakim tonem powiedziane. Jestem taki jak on? Czy Beta zatnia mi błotko w Japonii? Wydaje mi się, że generalnie to głównie japońska część Betelu miała właśnie anioły, te nasze powiedzmy. Inne oddziały miały jako tako własne demony, czy jak to zwał. Podejrzewam, że przynajmniej po części wynikało to z tego, że o, główni bogowie w mitologii japońskiej poumierali w Armagedonie, o, bo wszystko się musi dziać w Tokio, o, i dlatego potrzebują pomocy aniołów, o. Ale to takie moje domysły, tak, bo nie jest to mówione wprost z tego, co pamiętam. If I really do have that power, enough to save Tokyo, I'll do it. I'll become a Nahobino. Doskonale. Your resolve is admirable. Jestem pewien, że nie zmienia to absolutnie nic w kwestii naszych planów. And you. From here, we strike at Bethel headquarters, then make our way to the Empyrean post haste. Hey, guys, you think I could be a Nahobino too? To zależy. My condolences, Dazai, but you do not appear to bear the knowledge of an Amatsukami. Well, przynajmniej mówi wprost, a nie daje mu jakieś złudne nadzieje. Z drugiej strony zaznaczył, że nie posiada wiedzy Amatsukami, czyli żadnego z tych japońskich bogów, a nie ogólnie wiedzy. Don't be disheartened. I sense yet another's knowledge resting within you. Sam biorąc pod uwagę, że jako taka wiedza to jest ten teoretycznie grzech pierworodny, który ma każdy i w ogóle bla bla bla. Czy to by nie znaczyło jakoś tak pośrednio, że w każdym człowieku jest wiedza jakiegoś demona? Więc to, co mówi Koszmizu, miałby jak najbardziej sens. Cześć, Cero. No way! However, only its owner can identify it. So I suggest you stay on guard. A demon may be lying in wait for you. A tam co złego może się stać, najwyżej jakiś maskowy potwór nagle przeleci i go. With that said, I must begin investigating a way to reach the Empyrean. I'm fairly certain the secret lies in Ueno, given the density of Bethel security there. So, I will concentrate our branch's efforts on that. Już sobie wyobrażam tego biedaka, który ma wiedzę Mary. Wie to dobrze czy źle? Wie to? Hold up. Oh, hold up. Hold up. Znaczy, no jeżeli chodzi o jako taką historię religii czy mitologii, no to moim zdaniem z tymi aniołami rzeczywiście mało jest sensu w tym, że akurat Japonia miała być siedliskiem tych aniołów chrześcijańskich. Zwłaszcza, że jako taka Japonia też nie jest jakoś specjalnie chrześcijańska, tak? W porównaniu do innych krajów. Więc dużo bardziej sobie byłbym w stanie wyobrazić jakiś taki, nie wiem, Betel Rzym, Betel Jerozolima, coś ten deseń bardziej, tak? Że coś w tych kierunkach bardziej byłoby zorientowane na anioły, aniżeli o, Betel Japonia, o! A sekret prawdopodobnie kryje się w UE, no. No dobra, pamiętam się, uda mnie niebawem. Until then, please, bear with me. Coś... Jezu. Szlak mi trafił pewnego dnia. Czy coś się ominęło? Czy ja wiem, póki co jedyne co takie wartościowego to... O, idziemy atakować naszych byłych przyjaciół z Betelu, co może pójść nie tak. Hey, what do you think I should do now? Siedź na dupie i nie przeszkadzaj. I can't decide anything on my own. I guess I really do need Master Abdiel. Anioły non-stop napadały na Tokio. To nie jest tak, że anioły napadały na Tokio. To, że wokół Tokio dzieją się wszystkie katastrofy nadnaturalne. Say, do you know where she is? Czy wie, gdzie jest Abdiel? Nie wiem, pewnie cały czas rozpacza, że ją jakiś chłop coś pokonał. Oh, all right, let's go see. Z Bogiem. Nie będę cię powstrzymywał. Nie muszę zmienić, prawda? Prawda? Ah, shit.
Master Abdiel! Are you alright? A w sumie, o tym nie pomyślałem. I lost to the Japanese branch. It no longer matters what happens to me. O nie, pokonali mnie heretycy. You're not done yet, Master Abdiel. Czas na ceremonialne sudoku. 9 w lewym dolnym kwadracie na środku. What happened. Even an archangel is no match for a Nahobino. Archanioły to dość niski tier w szeregach demonów prawa. No, patrzcie, dalej namawiają do herezji. I'll find the human who has your knowledge, and I'll bring them to you. That won't be necessary. But I... They're already here. Huh? Ja już nie wiem. It is you, Ichiro Dazai. You are my knowledge. Me? Ależ fajnie się złożyło, że akurat to nasi towarzysze podróży byli praktycznie tymi z wiedzą. Wait, that means you can use me to become a Nahobino. The power of the Nahobino is forbidden. As the Archangel, I must not defy the condemnation. But if you became a Nahobino, znaczy, Abdiel to taka bardzo mocna fanatyczka religijna, która sprzeciwiła się temu, że my wykonaliśmy przeklęty proceder stania się Nahobino, stwierdziła, że nas pokona. Nie pokonała nas i teraz jej smutno i rozpacza, że jakiś głupi heretyk ją pokonał. Hear my voice and take heed, Abdiel. Who is that? Jeżeli dobrze pamiętam, japoński głos tej dużo bardziej pasuje. If your prayer is indeed for harmony, you must bring that about yourself. Zresztą nie wiem, akurat... Jeżeli chodzi o demony, to tak dużo bardziej wolę japoński dubbing od angielskiego. Bo w angielskim jest dużo bardziej takie właśnie zdeformowanie, no, a jak to są żeńskie demony, to jest... I to jest takie rozróżnienie. No, tak naprawdę, gdyby ktoś mi powiedział, że to jest lamu, to byłbym w stanie uwierzyć mu praktycznie natychmiast. Hej. A... Ej, Kitsche. Nie? No dobra. Oh, thank goodness. Udawajmy, że nie postradaliśmy zmysłów. O co chodzi? Listen. We need to talk. It's serious. Kiedy ostatni raz słyszeliście, jak dziewczyna do was mówiła: słuchaj, musimy pogadać, to poważne. I skończyło się to dobrze. I before, co? Dziewczyna ze mną gadała? Co? Co? W końcu nie wiem, czy się witałem. Jeżeli się witałem, to się powtórzę. Cześć, Arsene. Najlepszy ten zał 4. Zależy, co masz na myśli. Okej. Nie powiedziała, co prawda, na jakim dachu, ale w tej grze jest tylko jeden dach, na który możemy wejść. Czy motywy stoki mogą przestać być takie dobre? Bo mam ochotę po prostu tutaj siedzieć i ja wcześniej ich słuchać. A to powinno być bardzo nielegalne. Ogólnie jakoś mam dużo pozytywnych rzeczy do powiedzenia na temat tych motywów, które lecą tutaj w Tokio, tego motywu, który jest nocturnie przed ostatnim dungeonem w Open Worldzie. Mógłbym po prostu siedzieć tutaj i nic nie robić, ale aż tak to nie. Muzyka wcześniej za dobra. No!
Tokio jest małe, możemy sobie tej chwilę pobiegać tak naprawdę. Okej? Więc to nie jest tak, że mamy za dużo okazji, żeby tego posłuchać, poza tym, że sobie siedzimy. Też trochę jestem przyzwyczajony do tego, że gdzieś tam w takich momentach wchodzi jakiś mocniejszy motyw w takich utworach, a to jest wciąż taki spokojny, mimo wszystko. No ale dobra, dajmy się na dech naszego akademika. Ha. Ha. Okej, teraz to już rzeczywiście pojebało mi się we łbie. Sorry, I just showed up out of nowhere. Nie powiem. Mógłbym się, że ktoś tu nie żyje. Yeah, you're not wrong there. Nawiedza mnie. Znaczy no... The Tao Isonokami you knew. Did die. Żyjemy w świecie pełnym demonów. Ktoś, kto nas nawiedza, nie powinien być wielkim problemem. But her soul was reborn by a power beyond description, forming who I am now. As the goddess of creation, my new purpose is to guide the Nahobino to his throne. Ale to było same to? Take a good look. Tokyo is fading like the setting sun. Its time is almost up. Before it's too late, I want you to reach the Empyrean and recreate the world. Czemu ja, nie ktoś inny? Czemu zawsze odpowiedzialność musi spadać na japońskich się nastolatków? And Sahori, without even a moment's hesitation. To us, you're a true savior. And in every sense of the word. Flashback is Yandrasi, czymkolwiek Yandrasi by nie było. The power I have shall be yours. And together, czekaj, ona powiedziała moc. Gimme. New future. Gimme, gimme. Daj moc. Until then, will you let me fight at your side? That's all I ask of you. Jeżeli będziesz bardziej przydatna niż za czasów, kiedy walczyliśmy z Lamą. Jasne! Then let us go forward together. Do walki. We both know God's miracle is dissipating. Tokyo and everyone in it will vanish without a trace. Ja już tak dawno nie widziałem jakichś rzeczy od DC ani od Marvela, że mógłbym się nie połapać. Nie, serio, tak nieironicznie. Ostatnie, co tak legitnie kojarzę, że oglądałem takiego Marvelowo-DC-owego, to chyba Spider-Man 2. Memy mogę kojarzyć, okej? Ale oglądać tak legitnie, to... no... Znaczy mówię, no Marvel albo DC. Niekoniecznie, że jedno albo drugie. Ej, spójrzcie, to wreszcie strefa, która nie wygląda tak samo jak wszystkie pozostałe. A new realm of Dot lies before us. One that leads to the Empyrean. The path to the Empyrean. It has also been called the Temple of Eternity. Long before the first human being, the entity who oversaw this world created a bridge to the throne. Mm-hmm. However, Bethel headquarters has hidden the keys to access it, and so the path remains closed. There are three keys in total. Są trzy klucze. Jakbym gdzieś niedawno widział trzy osoby, które mogły ich pilnować. It used to be that Bethel guarded them for safekeeping, but now the branches that possess them think only of their own gain. So the first thing we need to do is get those keys ourselves.
Perhaps a protofiend could detect the energy of divine instruments such as these. Jak to ma ogami, możesz? I am indeed picking up sources of incredible power. Three in total. Not to mention hordes of demons around them. I say we better hurry up and find them. I'm sure you can guess how many Nahobino aspirants are after the keys themselves. So keep an eye out. Generalnie samo Ueno, jak to tak, to jest dość sporawe. Więc spodziewajcie się, że spędzimy tutaj najbliższe ładnych parę streamów. I to, albo raczej Panadzie to, dołączę do naszej drużyny. Przy okazji jest też nasza ulubiona, wspaniała, głupia Amanozako. Did something happen? You were acting strangely the last time we met. Well, yeah, I guess you could say that. But whatever. I see you've got a different girl with you this time. What's up with that? Czyżby ktoś tu był galeretką? As if a goddess like her could ever replace me. Come on, you know I'm all you really need. Holy fuck. Seriously. Tak w kosmos najlepiej. Tylko czekam, aż ktoś to skipuje bez kontekstu. Nie róbcie tego, proszę. Czym właściwie jest Aogami? W dużym skrócie jest on sztucznym konstruktem, który jednocześnie jest Susanoo, dla tym skipujemy jego. Tak w bardzo dużym skrócie. Never mind. Forget it. Anyways, count me in. Someone's gotta keep you out of trouble, right? Totally. Jestem pewien, że będziesz mnie trzymać z dala od kłopotów, a przez dala od kłopotów mam na myśli, będziesz mi znajdować same wkurwiające rzeczy. W każdym razie, pierwszy save point w Ueno. Jedna zabawna rzecz, tak by the way. Mamy 53 poziom. Prawda? Nie ukrywam, może się przydać. Jeżeli chodzi o umiejętności jako takie, to ma... Jest to w pewnym sensie bezpośredni upgrade do tego, co miała Idun, bo to jest... Jezu. Mediarama z Dekundą i do tego Laster Candy. Ma Hamon, ma Magidole, ma Matarundę, uczy się Mahamonu, ma Naida i Nudark. Z Nudarkiem będzie miała praktycznie 2 immunity, 0 słabości, więc to jest dość spory plus. Ciekawe, który poziom mają bossowie. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że całą tą strefę, jeżeli chcemy robić prawdziwy true full metal ending, musimy skończyć bijąc bossa na 96 poziomie. Nie, to nie jest tak, że nienawidzę Atlusa za to, ale są kurwa jebanymi idiotami. Przejdźmy do zwiedzania Ueno. I nie, ja nie szkaluję, ani odrobinę. W każdym razie, jako że to jest nowa strefa, to od początku możemy też Mimany zbierać. A każdy Mimon daje nam już 10 chwały, w porównaniu do 5, które dostawaliśmy na samym początku. Też jako tako ta strefa ma parę rzeczy, które z początku będą dla nas okropnie irytujące, denerwujące, męczące i wkurzające. I'd like to ask you something. As a Nahobino, we can reach the Empyrean and seat ourselves upon the throne. Doing so will allow you to orchestrate the laws of the universe. In other words, you can manifest an entirely new world. So, should we reach the throne? What exactly do you intend to do? Usunąłbym z tego świata jednego demona? Jeszcze nie wiem. I see. That's perfectly all right, though. There's no need to rush your answer. What say we search for one together? No homo. This is rather strange, though. I feel as if something inside me is driving me forward somehow. Czy to jest ten słynny los na Chobina? It's not the same as the responsibilities that a protofiend feels upon creation. 17-latkowie są idealnymi kandydatami do poważnych telefonów przeświata. Znaczy, nie ukrywam, że
Jeżeli miałbym zrobić coś, żeby ta gra była bardziej realistyczna, to żebyśmy mieli jakiś taki system pseudo-reasonowy, w którym bardziej, powiedzmy, opowiadamy się za dorosłymi, tak? Takimi albo dorosłymi, albo bóstwami, albo czymkolwiek, tak? Czyli, że nie wiem, tak jak na przykład tutaj jest Koshimidzo, tak? Że na przykład w ten sposób, że się opowiadamy, tak? Aniżeli, że o, dzieciaki decydują o losie wszechświata. It almost feels like it's come from a place of higher power than Bethel. Ah, my apologies for speaking so strangely. Please forgive my nonsense. Nie wybaczyć tego. As always, I know my purpose is to lend you my strength so you can carry out your will. I want to ensure that you create your own destiny without a single. A przynajmniej Aogami wciąż jest wobec nas wierny i lojalny. I will do anything. No bo ważne pytanie. Czy będziemy mieli tutaj Midamę? Nope. A Destruction Sutra to nie jest coś, na czym mi specjalnie zależy. Też nie będę kłamał ani ukrywał. Moim zdaniem jesteśmy obecnie w absolutnie beznadziejnej i chujowej sytuacji. Zanim ktoś zapyta dlaczego. Demony tutaj bynajmniej jest to na poziomie jakimś... Wtedy ja mam 53. Więc miejsca, w którym możemy się udać w miarę bezpiecznie, są w tej chwili mocno ograniczone, zgadywałbym. Gdybym miał tak powiedzieć, co jest w tej chwili bezpieczne dla mnie, to znalezienie jakiejś Midamy, żeby podbić sobie 5 poziomów. Ale to mi chyba jednocześnie nie grozi. A korzystając z usług Amano Zako, prawdopodobnie się wpierdolę na jakiegoś tam Don Cantera, który mnie zabije w jedną turę. Ej, spójrzcie. To... Pierwszy absces tuż za rogiem. A gdzie ona poleciała? Tu poleciała. Daj mi tamę. To nie jest mi tamę. Oddaj mi tamę. Ona nie chce mi dać mi tamę. Chce mi dać, to dać kasę. Najgorsze jest to, że nawet nie jestem do końca pewien, czy ja mogę teraz się z tymi absesami bić. Bo wcale się nie dziwię, jeżeli nie będę w stanie przez to, że jestem na zbyt niskim poziomie. Raczej to pewnie jest najgorsze. Dobra, ważne pytanie. Gdzie ja mogę bezpiecznie z czymś walczyć? Bo potrzebuję jakichś 10 poziomów, zanim będę w stanie tutaj robić cokolwiek kompetentnego. A i to bardzo mocno zależy od części strefy, w której będziemy. Generalnie najlepsze miejsce, jeżeli chodzi o experience, znajduje się bodajże w południowo-wschodniej części. A, dobra, Luga dookoła się zdaje przeciwnikami, którzy są na takim w miarę rozsądnym na mnie poziom. Nie, bo oni chyba mieli 54? Jak byli do fuzji? Więc to powinno być do wykonania. Jep, 54. Pozwólcie, że ściszę odrobinę, bo jest tak dla mnie tak głośno. Zawsze to powinno ściszyć. Co to robi? Dość małe kluczybyki. Czy oni byli podatni Hame? Powiedzcie, że jesteś podatni Hame. Au! Dosłownie podatni. Szukaj mi tam kile chodzą. To duży plus. Maziąga. Aż nie będę ukrywał, że jeżeli chcemy rzeczywiście wziąć i podekspić, to wydaje mi się, że najlepszym sposobem byłoby się udać mniej więcej gdzieś od tutaj, tylko nie będę kłamał, czuję się niekomfortowo z tą myślą. Słyszeliście kiedyś o czymś takim jak tak zwane co może pójść nie tak? Kurwa, już wiem co może.
Manka Giga. To będzie zabawne. Tylko ta kółka kurwa mi dała tego. Mi tam, a nie Rando Encantera. Byłoby dużo lepiej. Dobra, tutaj sobie latają Fafnir, co mi jest bardzo nie na rękę. W skali od 1 do kurwa, jak bardzo jestem w dupie. We get out of here, like right now. Ugh, how can you stay so calm at a time like this? Honestly. Nah, nic złego się nie stanie. You better be careful, all right? I'm serious, like extra super mega ultra careful, okay? Co może pójść nie tak? To tylko nasza wspaniała przyjaciółka Nuła. Ah, the prodigal child himself. Perhaps you could indulge me in a short chat? You needn't worry. I'm alone. To, że jesteś sama, absolutnie nie przeszkadzałoby ci spuścić mi kompletnego wpierdolu. You certainly share your humanity with Yakumo. But do you share his beliefs? Do you agree with his aims? Może? A most pleasant surprise. You're more perceptive than I gave you. Każda opcja, jak stawi, że nie będę musiał z nią walczyć w tej chwili. That man doesn't matter. It's you I have questions for. Which side of this conflict do you stand on? Are you for the humans or the demons? I suppose I side with the humans, but surely a goddess can be partial to her own creations, even if demoted to demonhood. Hey, ktoś tutaj jest po stronie ludzi. And you aim to seize the throne of creation? Well, as a means to an end, certainly. To take it simply for power's sake would be a touch petty, don't you think? Nah. Yakumo and I share a vision. It's why I lend him my power and why I strive to see his world come to fruition. Poor Yakumo's zealotry does tend to leave a bad impression. But what nobility in his soul, in his aims. Nie podziela mi fanboystwa Yakumo. As far as I can tell, he doesn't even trust his fellow man. A most shallow appraisal, my dear. Yakumo loves his fellow man perhaps more than any other. He rejects humans who have given up, precisely because he believes in humanity's potential for strength. Do you understand, child? Znaczy inaczej. To jest ważne rozróżnienie. Jest różnica między rozumiem. A zgadzam się. Rozumieć, rozumiem. Yes, I rather thought you might. Czy się z tym zgadzam, to już będę się kłócił. Those of the Yakumo family have always been officers of the law, you see. Would be agents of justice, living to protect the meek. Gdyby był tam jakiś, nie wiem, raj, to czy jak mu tam było? Wyglądał pewnie bardzo podobnie. However, one such sufferer was seduced by a demon's promises and slaughtered Yakumo's entire family. Chyba jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Yakumo nie przypada za demonami. Hate the crime, not the criminal, as they say. But the platitude rings quite hollow when the criminal has no desire, no capacity for redemption. If violence and evil are all they know, all they will ever be, then what can a man of justice do but strike them down? Well, to się stanę akurat. Pretty words have never been enough to save the world. What are you doing, Nua? Well, the time for talk is over. Oh, here he is. So ends our idle chat then. Farewell. Okej.
Przyszedł, powiedział, co miał powiedzieć, co i poszedł. That could have been bad, huh? Wystarczyło źle odpowiedzieć. But you know what? That demon woman? I think she might be in love with that human. Czy to, że ona robi dużo sensu, powinno mnie niepokoić? Nie, aż tak. No, wait. Maybe she loves all of humanity and that man is supposed to be a symbol of it or something. Granie zazwyczaj w SMT jest tak, że jeżeli z kimś się zgadzamy w 100%, to jesteśmy skrajnym przypadkiem. Więc tak, tak długo, jak do tego nie dochodzi, to nie jest źle. Podkreślam zazwyczaj, bo też nie zawsze. A cię jebnę! W sumie mógłbym jej przywalić, tak by się wyleczyła głupia kurwa z Diadachanu. I nikt mi nie udowodni, że jest inaczej. Halo? To było... Dziwne to mało powiedziane. No, tak jak widzieliśmy na samym szczycie, że sam Shiva się za bardzo nie przychodził. Tylko jego rolę. Rolę Shiva tak naprawdę spełnia właśnie wtedy. Chyba, kim był Kihara z Devil Survivora? Jest bardzo źle, bo już nie pamiętam Devil Survivorów. Wiem tylko, że był Keita Wahui. To najważniejsze, co muszę wiedzieć. Nie muszę wiedzieć nic więcej, poza tym, że był Keita Wahui. S? Ej, a może da się tu zrobić Secret Blake'a? Nie, nie da się. Nawet nie próbujcie. A może jednak? Ej, kurza. El Mao. Nie da się, by the way. A, Sudo. Halo? A? Czy ja jestem ślepy? Okej, to ewidentnie musiała być moja ślepota. Spójrzcie tylko. Spójrzcie tylko. Fajne skille, podobają mi się. Zapisz tylko. Daj mi punkt, w którym mogę zapisać, a z chęcią to zrobię. Znaczy, jedna rzecz, co tutaj jestem pewien, to że chwilowo po prostu nie będę wchodził w żadne walki. Tutaj gdzieś był save point, tylko za cholerę nie mogę sobie przypomnieć, gdzie on był. Na pewno jest jakiś demo, który mi questa daje. Cześć, Sloa. Chcę uspokoić niespokojny duch. Jasne. Balm of Life. Mam dla niego balm of Life. A, fajnie. Przysięgam, jeżeli on mi da jakieś chujowe incensy dla demonów. Bad chain. Trochę ekspa. To jest jedna z tych nielicznych sytuacji, kiedy quest z powtarzaniem tych... Powtarzalny quest, o, tak powiem. Że powtarzalny quest, moim zdaniem, rzeczywiście się opłaca powtarzać, bo tak to zazwyczaj mam, także... Dobra, teraz nieironicznie bardzo ważne pytanie. Gdzie jest, kurwa, save point? Bo
potrzebuje na gwałt save pointa. Jak najlepiej na wczoraj. To na górze jakoś nie było. One na mapie się nie zaznaczają. Znaczy, powiem tak. Może by się zaznaczały, gdyby nie istniały tutaj takie wspaniałe skurwysyństwa, które zwą się abscesami. A na abscesy mogę mieć o jakieś 40 poziomów za mało. Nie, dobra, przesadzam w tej chwili, ale... Ona ucieknie, prawda? Bo mnie widziała, prawda? Jestem spokojnym, zajebiście kurwa wyluzowanym kwiatem pierdolonego lotosu. Dobra, potrzebuję ścieżki na górę, chyba już widzę krętę. Obejdę tędy, wejdę tu na górę. Przejdę tu. Wejdę tu na górę. Dobra. I wydaje mi się, że save point będzie gdzieś w tej części. Tylko muszę teraz jakoś ominąć tą gromadkę skurwysyństwa i spierdoleństwa, która mnie tu czeka. Jezu, przydałby mi się jakiś spell, który sprawia, że jestem niewidzialny dla przeciwników. Powiem, to mam wrażenie, że już tutaj byłem. Ale może się mylę. Może mnie nie trafi, dobra. Wszystko jest okej, wszystko jest dejstor. Nie wszystko jest dejstor, co? Jeżeli dobrze pamiętam, to gdzieś tutaj powinien być saving. Okej. Esencja rang. Hold up. W tej grze nie możliwość warpowania do save pointu z dowolnego miejsca. Znaczy mogę warpować do poprzedniego, w którym odpoczywałem. Robię to wciskając L1 i mam natychmiast return pillar do poprzedniego, ostatniego odwiedzonego Lyrian Fonta. Czyli w tym wypadku byłoby tutaj. Jako, że jestem upośledzony i kompletnie nie wiem, czy to zrobię, dlatego zrobię to jeszcze raz. Then I fucking do it again. A wiecie, co jest teraz absolutnie najlepszym memem? Patrzcie, wchodzę tutaj. Nie tutaj. Wchodzę tutaj. Welcome to the world. Robię apoteozis. Essence fusion. Protagonista. Nawet nie wiecie, jak kończy. Fizy reflect. Ale kończy. To jest strasznie kuszące, ale to pozostaje słabość. Znaczy inaczej. Gwarantuję wam, że gdyby esencje były reusable, to natychmiast bym to zrobił. Sama kamera właściwie, jeżeli chodzi o skille. Hades Blast. Magic Baryon. Bo generalnie w SNT 5 ma skille na poziomie Baryon, czyli ten otier wieżej od Dainów. Katastrof, Null Fire, Hama Baryon. Jezu, ile dobrych skilli. Generalnie z używaniem tej durnej
esencję Ogamiego, raczej będę chciał się wstrzymać aż ten. Aż będę miał 8 skilli do wyboru na protagoniście, wtedy będę mógł się na to zdecydować. A póki co czekajcie, bo jestem kompletnym imbecylem i idę robić coś, czego nie powinienem nigdy robić. Co jestem pewien, że na pewno się nie skończy źle, by the way. Protagonista piątki jest pan, czy coś. Co masz na myśli? Kryzys za 50. A że ci się szaleje. Że nie wsadzi tylko. Anyway. Mam bardzo intensywną ochotę wykorzystywać to, że ranki są podatne na hammer. I nie trafiać. Jej! Powinien się tego spodziewać, to by fair. No i takiego ekspa to ja rozumiem. To teraz tylko muszę znaleźć kolejne jakieś 70 tych rank i wszystko będzie okej. Nie, ale serio, zanim zacznę zwiedzać tę lokację, to muszę przynajmniej ten jebany 60 dobić, bo inaczej nie wyrobię. Pamiętaj, na 60 wydaje mi się, że da się już w miarę zwiedzać, co zresztą dość dobrze jest odzorowane tym, że Tao, które dostajemy, ma 60. O kurwa. Nie chcę, żeby Rangda miała pierwszą turę. To się źle skończy, ja o tym doskonale wiem. Dlatego muszę jakoś ładnie od tyłu zejść. A dobra, Jolo! Co ja mówiłem? Jolo? Resist, by the way. Czy Ginny McCallan jest podatny na hamę? Chyba. Oj, oj. Czyżby skończyła się zabawa? Oj. Kurwa. Nie chociaż jedna umrze. O, fuck me. Mało. Ale mało. Zachciało się używać dużych ilości sera. Nie wiem, czy ja po prostu miałem falta wtedy z tymi taki ręczki diabeł. O, well. Cały misterny plan. Fine. Fine. To była odrobinę zbyt optymistyczna. Czy to nie jest tak, że szansa na instant killa zależy od poziomów? Zgadywałbym, że to tak zrobili. I miałoby to nieprzyzwoicie dużo sensu. Nie, serio, mam strasznie za niski poziom. Bo generalnie problem jest tego typu, że ta lokacja jest pełna przeciwników sobie tak bliżej jakiegoś 60 któregoś poziomu. I walka z nimi na moim obecnym jest trochę nieoptymalna. No bo spróbujmy jeszcze raz w sumie. Zobaczymy, jak to mi pójdzie. Jak w DS3. Co to kurwa jest? Ja się grzecznie pytam. A, Gemma użyłem, kurwa. Kurwa, no.
wezmą sobie zwiększy damage. Z tego skojarzę, że to nie było nic takiego. Aż mi schabki padły. Well then. Będzie fajnie. Okej, okay, to teraz zapytam mądrze. Nie mogę. Weź tej. Dobrze, gro, rozumiem. Już po remontach. Jestem w połowie, że tak to ujmę. Bo generalnie mój remont składa się do tego, że najpierw miały być malowane pokoje, potem miniane panele położone w ten list, plus jakaś tam wymiana mebli. Więc ta część z malowaniem ścian jest zrobiona na razie, powiedzmy, w drugich pokojach pozostałych. Słyszę charakterystyczne echo. Też pytałem wcześniej, na ile to, powiedzmy, przeszkadza, bo jak coś, to mogę coś tam kombinować, tak? Ale tak, powiedzmy... Kurwa, no kończy, żeby... Nie no, nie... Czemu ja sobie to robię? Nie powinienem tego robić! Wiecie doskonale, że ja nie powinienem tego robić, prawda? Nie mogę. Kolegowie, ja nie mogę. Nie, ja nie mogę. Dobra, słuchajcie, ostatni raz idę na rank, to jeżeli mnie zabiją, to idę normalnie przechodzić tę lokację. Znaczy nie, to nie jest kwestia części gry, no. Powiem tak, to jest dużo bardziej na tym poziomie, na którym ja powinienem być w tej chwili, okej? Okay? Ja po prostu dość sporo walk unikałem i przez to jestem o ładnych parę poziomów za nisko. Och, Jezus, kurwa, ja pierdolę. A jeśli ktoś pytał Fafi, to też nie jest nic przyjemnego. Spada tylko 60 poziom, ale... Ech! To jest fis, to mało. O! Robimy progres, tak zwany. Akurat Fizz Block to jest chyba jedyny blok, który się bardzo przydaje przez to, jak ograniczoną ilość mamy przedmiotów, które działa. Noż ty kurwo jeba! Ulala. Widzę potęgę, gdzie się zalatuje.
O, już ci dam kurwa Moltra Giga. Nie, spokojnie, ja dam radę. Zużyję całą manę na tę walkę, ale dam radę. Tego się trzymajmy. Ta obije całkiem rozsądnie. No ja obecnie mam 53 poziom, jest bardzo fajnie, a moje demony 50. Zajebiście jest. O Boże. Nie crossing, tylko ten. Najpierw pójdę sprzedać temy i się wyleczyć. A potem mogę ten zepsać. Zwłaszcza, że parę tego mam. Dwie trzecie level za walkę. No właśnie ostatnio też mi mniej więcej tyle siadło. Tylko no... Sam fakt, że praktycznie 1/3 takiej walki wygrywam też nie jest pocieszający. 1/3 to też w sumie dość optymistyczne podejście. Z drugiej strony jakby trafić dwie takie rangdy i obie zabić. Oh boy. Czy tam teraz są jakieś rangdy? To ważne. Tak. A dalej jest rangda. No teraz... Fajnie było do niej jakoś spaść i nie zostać przed nią zabitym. Obróć się. Obróć się! Ona nie chce się obrócić. Kolegowi, ona nie chce się obrócić. Pokażę wam magiczną sztuczkę, żeby się obróciła. Nienawidzę swojego życia. Nie. Ej, zepsałem peda. Ja zepsywałem. Ej, moje Perfect Talents Unlimited trochę chyba wyszły. Nie no, mówię wam. Spadnę tutaj. To będzie mi tamach i dostanę projekta. Zratowałem. Remount. A co tutaj jest? Chciałbym zobaczyć, co tu jest generalnie. Czy ja mogę bić Kidmek, ale... Tak się zastanawiam. O, nie być w stanie. Oje, to jest... Na bogów! Czemu mi to robicie? Pilsen mało. No niestety, Gil McCalla nie da się nic zakilować. Za dobrze by było. No zabić mnie nie zabiją. Jak już mówiłem, zabić mnie nie zabiją. Dekadżo mnie trochę nie obchodzi. Flaku Galax nie jest czymś, czego potrzebuję bez potem. Tak, jestem pewien. Jeszcze. O, ale piękny miski. Jak ja to robię? Czemu to nie zapamiętało właściwie? Okej, dobra, zróbmy to w takim razie inaczej. Tak, on to przeżył. Aspekt wsadzania mi chuja w dupę, to chciałeś powiedzieć? Bo jeżeli tak, to się zgadzam. O, teraz mi zapamiętało z kolei Gimek, ale nie ogarniam tego. Ulala. Okej, dobra, normal.
Yine mi karnıza ya? Ne ya? Yana taki bira seni pisa. Ah, ama on. Nice. Dobra, 54 jest kawałkiem. Więc nie jest źle. Spokojnie. Do 60 już niedaleko. Że się tak wydarzy, kurwa jego mać. Daj mi tamę. Nie wpierdalaj. Bądź podatny na chamę. Aż tak dobrze to nie ma. Dobra, na wszelki wypadek, gdzie to jest dispatcher? I co, dwa jest dżemy, jeżeli je mam. A chyba mam. No, będą potrzebne dwa nawet, to jest najgorsze. To ja rozumiem. Ice block, whatever. Makaraka, whatever. Było fajnie, potwierdzam. No właśnie, panuje wrócić przy okazji i się wyleczyć. I może po drodze znowu znaleźć jakieś śmieszne rangdy bangdy. W sumie mam 55. Wydaje mi się, że nic tutaj specjalnego nie mam do stosowania jeszcze. Teraz tak, tutaj rangdy nie ma. Chciałbym znaleźć jakieś miejsce, gdzie rangdy znajdę generalnie. Tu na dole jakaś jest. Tylko, że natychmiast jak spadnę, to ona się na mnie rzuci. Chyba kwestia, no ona patrzy. Czemu ona się wróciła? Oj, z fire jamami. To nie jest tak, że będę często na fenomikany. Zbierają pobliskie maga suki. Pamiętaj tak, w tych walkach jestem zdania, że albo Rangda mnie zabije tym, co ma, albo ja ją zabiję. F. Not like this. Ja 46 kawałek, to nie jest złe. I like them, nice. Nie jestem pewien, co mi jest maksymalnie. Wydaje mi się, że coś koło piątki, ale też głowy nie dam. Bo wydaje mi się, że 4 to nie jest max. Ale to mówię, musiałbym jako tako się przyjrzeć pewnie temu. Tak poważniej i porządniej. Aniżeli z głowy przytaczać jakieś losowe liczby. Czy to będzie mi tama? Daj mi tamę. To nie jest mi tama. Daj mi tamę. To też nie jest mi tama. I mean, zawsze to zbieranie jakichś skarbów, które też się mogę do czegoś przydać, więc... To nie jest tak, że wychodzę na tym kompletnie jakoś na minus albo coś. A propos skarbów.
Rangdy, gdzie jesteście? Dajcie rangdy, więcej rangd potrzebuję. Najgorsze jest to, że rangdy tak naprawdę są chyba najlepszym źródłem expa do endgame'u. A musimy wbić 90 jakiś poziom, żeby sensownie iść w portal to ending. Nie, bez pozorom nie to robią studenci matematyki. Przede wszystkim złota zasada, jeżeli studujesz matematykę, to przestajesz opowiadać na liczbach. Najwięcej chwały przyda się. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że patrząc na to, co ma ten Aogami, którego dopiero co dostaliśmy, to zastanawiam się, czy nierozsądną opcją byłoby po prostu wzięcie tego. Wzięcie Almighty Mastery. No i patrzcie rangda. No i patrzcie rangda. Nie no, słuchajcie przyjaciele, jestem pewien, że ci przeciwnicy mnie nie zabiją w jedną turę. XD! Hop, kek. Lmawicz chciałby się rzec. Nara. Nie mam zamiaru. Ale generalnie co chcę zrobić, to wrzucić potem to do party. Wrzucić już jego do party z powrotem. Zastanawiam się, czy zdążyłbym jeszcze obrócić na tyle, żeby ten... Żeby strzelić tą rangę do tyłu. To są rangdy? Ej, to dwie rangdy. Tylko nie wiem, one są... Okej, teraz nie są w moją stronę odwrócone. To pytanie, czy zdążę. Zdążę! Dlaczego wy mi to robicie? Dlaczego tacy jesteście? Wytłumaczcie mi. Czemu musicie tacy być? Trzeci demo samolot nie był bardziej jasnym pomysłem. Powiedziałbym, że tak, gdybyśmy walczyli tylko z zęgdami. Nie walczymy tylko z zęgdami, więc nie do końca. Ale przynajmniej powinien być w stanie zagwarantować sobie przeżycie, bo z tego co pamiętam, one mają tylko i wyłącznie fizyczne ataki. Więc po prostu używając naszych ataków, które powinniśmy... Naszych ataków plus field blocka powinniśmy być w stanie przeżyć bezpiecznie gwarantowane. Strzelmy jemu pixel mora. Aha, a co ci fizyczne ataki? Ale mnie jedną fizycznym atakiem. Ale generalnie tak, tylko Mortal Jihad i normalny ten fizyczny. Więc to nie jest tak, że jakoś specjalnie się myliłem, okej? Okay? Aczkolwiek ten poison bije w chuj, nie powiem.
Kurwa, 170 na tych, no popierdoliło ludzi. No, poziom to nie jest. O, macha ma on. To akurat się bardzo przyda. Da. Tak, Alice, potrzebujesz Dark Souls z 9 siły. Ono ma 69 magii, by the way. Nie chcę nic mówić. Ale nice. Nie chcę też nic mówić, ale moje demony mają relatywnie mało many, więc jedyne co rozsądnego mogę zrobić w tej sytuacji to... Wpierdolić się w rank D, kompletny imbecil. A nie, ważne, nie wpierdolimy się, to mało. Otóż widzicie, trafiliśmy tu na grupę trzech demonów. Co każdy z nich jest podatny na ataki typu light oraz reflektuje fizz. Skurwysyny. Kurwa, wiedziałem! Przysięgam, jeżeli teraz nie trafię, to chyba skończę streama. Czy ja czytałem Solitaire? Nie czytałem. Więc kompletnie nie mam pojęcia, z czym to się je. Jest rasa? Nice. Teraz na pewno uda mi się jednąć Hamaunem, żeby zinstakilować. Dziękuję. Piękne XP. Jeszcze chwilę i nie będzie rank do ubijania. Dobra, ale póki tu jestem, to pozwolę sobie przy okazji zgadnąć rzeczy. Szokany, czy tutaj nie było też skrzynek jakiś? Wiesz, to jest na zasadzie, że jak już tu jestem, to chciałbym to zgadnąć jednak. To nie jestem pewien, czy mogę stąd, czy skądś indziej się szło. O, to jest kolega, który pokaże nam, gdzie są wszystkie many. Aż 40 tysięcy. Panie tak, biorąc pod uwagę, że będziemy potrzebowali od zajobu tej chwały, a na brak kasy chwilowo nie cierpię, to... mogę sobie pozwolić chyba. A bo jeżeli dobrze rozumiem, Miman jest gdzieś tu na dole? Nie, tak. Tak. Ale coś mnie goni. Czym ty... Taktyczne. O, to na wcześniej nie było, by the way. Demony są nad nami, to też jest pozytywne. To jest rank, da? I wszyscy wiem, bicie się z nią jest dokładnie tym, co powinienem w tej chwili robić. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że już przez chwilę nie zepsywałem. To nie będzie po prostu Datueno? Wydaje mi się, że to będzie Datueno. W sensie da apostrof ad ueno. Wydaje mi się, że tak, ale żeby nie było, głowy sobie za to uciąć nie dam. A pytanie, jak tu wejść na górę? Tędy? Chyba tędy.
Czy ten się jeszcze do... Tak, ten się do skrzynek idzie. Duża ilość. Jest skarbów! Wszystkie wasze skarby są moje! Esencja Cerbera. Esencja Tora. I trzy grimoire. Szkoda, że nie Gaspela, ale... Nie będę wybrzydzał. Dobra, teraz byle dobiec do skrzynki. W skrzynce jest esencja Giri Mekali. W sumie na esencję Giri Mekali chyba byłby nawet w stanie bardziej przystać niż na esencję Rangdy przez to, że jest ona, powiedzmy, bardziej pospolita niż esencja Rangdy, więc... Nie czułbym się aż tak źle z tym, że ją wydaje tylko dla samego Reflect Fizza. Tylko musiałbym sobie przypomnieć, co jeszcze miała ta cholerna esencja jak Affinity. Gospele są dla demonów. Czekaj. Nie, kurwa! Gospele są dla protagonisty, grimoire są dla demonów. No i właściwie mam. Zobaczmy. Gospele 2. Ja pierdolę. Czy mogę zjeść wszystkie? Lubię, kiedy gra każe mi robić bardzo monotonne i ciekawe rzeczy pojedynczo. Też tak macie? Anyway, co to za esencje, kiedy dostaliśmy? Giri Mekala ma... O, ja pierdolę, to jest isty, holy fuck. Ja wiem, że Reflect Fizz w ogóle. Ale teraz, czyli z Piercem... lol. Tutaj Resist Fizz akurat byłby trochę rozsądniejszy. Tutaj Tytanomachia nie była przypadnie dobra. Też mnie ominęło przez ostatnie 20 minut. Nie no, trochę wyfarmiliśmy parę skrzynek, granęliśmy. Medium attack z wysokim krytem, power punch. Ech. No tak, w tej grze są bariony, jako tako. Barion to efektem jest severe. Kurde, no nie chcę teraz tego dawać w momencie, kiedy jeszcze ten... Kiedy jeszcze nie mam 8 slotów na protaga. Bo tak naprawdę każdego z tych skilli mógłbym chcieć. W sumie taka propa. Coś ciekawe, jak się tu pojawiło, jest Hydra, tutaj będzie Surti Ishtar. Surti Ishtar zdaje się, że będą takimi samymi z demonami, żeby sporo części Uenów sobie pozwiedzać jako tako. A Hydra może być tak odrobinę nie rychło w czas. Abzivers Compendium, oh boy. Ja już widzę to skurwysyństwo, które właśnie mamy jako pierwsze wybrane. Sojki, Tytania. Ogólnie będę musiał pewnie sporo demonów porekrutować, jak tak patrzę. A póki co, Let Miracles. Are ready for a miracle. Stać mnie? 280. Hej, stać mnie na ten Almighty Master. Sojka w sumie. You wish to. Now then. You wish to. You wish to. Nice. No to teraz oprócz tego, że mamy fizyczne takie, które sporo robią, to przy okazji ten nasze Sakonagi też będzie silniejsze.
A jak już będzie mniej więcej slotów, to też możemy dość dobrze wykorzystać młode humo. Ale na to jeszcze chwilę musimy zaczekać. 69 chwały. Nice, 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 bardzo nice. Anyway. Ja jeszcze nie skończyłem. Ona zaraz skończy ze mną, ale ja jeszcze nie skończyłem. Nie. Nie wiem, czemu, ale zawsze bawi mnie to, jak to przez Resista przechodzi. A ja teraz nie mam tego. Tak. No. I tak się możemy bawić, generalnie. Czułem się okej. Czy ja w ogóle mam cokolwiek jeszcze, co mogłoby? Tak, mam, oczywiście, że mam. Bo zastanawiałem się, czy mam coś jeszcze, co ma hamę. Może jednak to nie jest też taki głupi pomysł. Z tą kolejną hamą. Czy na dole są rangdy? Jedna. Tylko pytanie, czy będę... Oczywiście, że nie będę w stanie je obejść, bo ona mnie od dołu zobaczy. Jesus Christ! Tytania, to nie do końca to, co chciałem widzieć. Nie! Ty mnie zaraz zabijesz, wiem, ale... Okej, nieważne. Sakalaki zaczął sporo bić w sumie. Więc jest pozytyw. Dobra, pierwszy hamon mi nic nie dał. Drugi hamon mi nic nie dał. Trzeci hamon zabił. A następny powinien zrobić. S. I tam to siódme, esencja tytani. Ten jest jakiś buffer. I mean, w grze, w której można dość dowolnie dawać umiejętności, to wydaje mi się, że pojęcie buffera jest trochę takie nieprecyzyjne, bo może być tym, czym chcemy, żeby była tak naprawdę. Może być healerem, może być magiem. Gra nie jest fizyczna ze statów, tak? Ale to, że ma dużo magii, oznacza, że może być równie... Równie dobrze tak naprawdę możemy z niej zrobić porządnego maga, jak i porządnego supporta. Dobra, wezmę się cofnę na wszelki wypadek. Mógłby się, że u mnie było Lika. Dziwna sprawa. A wiecie, co wam powiem? YOLO! Co ja właśnie zrobiłem? Zrobiłem coś bardzo niemądrego, holy fuck. Uznaję, że 57 poziom wystarczy mi, żeby zacząć zwiedzać tę strefę. Co może pójść nie tak? Jeżeli wasza odpowiedzią było wszystko, to zapewne mieliście rację. Anyway. Zgaduję, że w mojej drużynie przydałby się Yoshitsune, który jest martwy. Józef, tutaj wysuwaj Boże. Wszyscy tak nienawidzą Józu, Jezu Chryste. Tak mi się skojarzyło. Dobra, zapis, skoro już tu jestem. Zapisywanie na każdym kroku, po tym jak byłem ostatnio gwałcony przez przeciwników, 20 poziomów wyżej. No, nie może być. Chcę wywalić do miniona, wrzucić Yoshitsune. Sam mam wrażenie, że ta Kushina Dahime nie do końca się nadaje, biorąc pod uwagę, że... ma głównie hamę, tak? Prośmy może Jurlungura, bo on ma trochę więcej speli. Co ja zastanawiam się teraz jeszcze, czy mogę jakoś sensownie dojść do tego abscesa, który mi się w tą stronę wkazuje, ale pewnie nie. Ale lecimy!
Chciałem sprawę zapytować Logeru. Mam nadzieję, że nie zdecydują się mnie zgwałcić w jedną turę. Te wynagrodzę. Co za wspomnienie? O, smutek. Obsesy to takie wielkie, malborowate stworzenia, które blokują nam mapę w dużej mierze. I za których pokonanie dostajemy nawet cuda. Jasne! Wiedziałem! El Mao. O, ponegocjujemy z demonami, fajnie będzie. Za każdym jebanym razem. Nie mam charyzmy niestety na tyle dobrej, żeby być w stanie negocjować konsekwentnie z demonami. Chciałbym, żeby istniała statystyka charyzma, która sprawia, że negocjacje z demonami przychodzą łatwiej, albo że jakieś możliwości się na przykład podświetlają, że to jest jakaś lepsza odpowiedź. Nie. Dobra, ja chciałem podobrać. Oni nie chcą podobrać. Ale nie zmieniłem party, by the way. W tym wypadku akurat się przyda, ale generalnie nie jest to optymalne. Fajnie było poznajdywać parę tych... parę... mitem. Ale to jest już chyba nieco zbyt wysokie wymaganie. Czy to co tutaj widzę, to sterta Lugero? Nie, to jesteś na górze mostu. Więc tym bardziej wywalone. Gdzie ty masz to, co chcesz mi zhejhejować, to masz hejhejowanie. Challenge. Powiedzmy sobie szczerze, że większość tych rzeczy, które ona dla mnie znajduje, są dla mnie kompletnie bezwartościowe. Nie wiem, jakoś zawsze mam wrażenie, że Charge akurat w SMT5 został na tyle mocno znaleziony, że średnio się... Co mój protagonista właśnie robił? Że średnio się go opłaca używać. Pewnie się mylę i wciąż jest to bardzo dobra rzecz, ale nie wiem, ja po prostu mam takie wrażenie. Coś tam nie leci. Nie wiem co o tym sądzić. Bo nawet nie widzę skąd. Trochę maki, a przez trochę mam na myśli niestety bardzo trochę. Dajcie mi tamę, skurwysy. Znaczy ogólnie chyba od zawsze Charge był silny, tak? To nie jest tak, że czwórka to dopiero jakoś zmieniła. To jest sporo studenkich. Co jest studenkich? Na papierze też powinien być w stanie w tej chwili ten przyłączyć do drużyny. Czy Charge dostał podobny treatment do Wesolda? Nie powiedziałbym. Po prostu z czegoś, co jest praktycznie obowiązkowe, stało się po prostu
Okej. Okay. Coś tak to ujmę. Czyli wie, to nie jest tak, że on jest zły, ale jednocześnie... Znaczy inaczej, Charles jest o tyle fajny, że... Spadłem w dziurę. Że w grze, w której mana kosty są bardzo wysokie, tani Charles efektywnie zmniejsza ci mana kostek. Zakładając, że... Coś mnie goni. Co mnie goni? A? A, ty tak. Nie widziałem cię. Zakładałem, że będzie mieli okazję zaatakować tych samych dwóch, które chcę raz charge'ować i raz ten. I raz zaatakować. Dobra, jest tu sporo dekarabis, jest map. Czy te pozostałe dekarabie mogą się odwrócić? Nie, a to wpłyci grupę. Rakan. Nie, a tak. Który poziom mają dekarabie? 55. Oś do papy, będzie fajnie. Uśmiechnę się. Fine! Gee! No i oczywiście już macham, a on nie wszedł. Czasem ich nienawidzę. Najbardziej chyba w tej części gry musi mnie irytować to, jak duża jest to zbieżność między, powiedzmy, moim poziomem, a tym, na którym możemy cokolwiek zrobić sensownego, jeżeli chodzi o progres w tej lokacji. Bo jeżeli mnie pamięć nie myli, to bossowie z Kremi przejdzie nam się mierzyć w tej lokacji, to są gdzieś koło 78, coś takiego. Albo przynajmniej... Inaczej, to... Czemu to nie trafiało? Jezu Chryste. Jest to przynajmniej 70 któryś, tak? Głównie, bo sobie 72. Możliwe, ale to wciąż jest wysoko, nie oszukujmy się. Okej, czyli wobec dekrabi trzeba być kompletnym chujem. Okej, wobec dekrabi trzeba być jeszcze większym chujem niż myślałem. Na zam podatne, doskonale. Ten się droga. Nie, generalnie już, jeżeli chodzi o samą taką walkę tutaj ze zwykłymi przeciwnikami, to nie jest aż tak źle. Aczkolwiek mówię, podejrzewam, że minie jeszcze niekrótka chwila, zanim będziemy w stanie tak na spokojnie powiedzieć, że tak, mogę zwiedzać tę lokację i niczego się to jakoś specjalnie nie boję. Nawet jeżeli będziemy walczyć dosłownie ze wszystkim, co możemy tutaj napotkać. A do tego jest jeszcze sporo takich demonów, z którymi chcę pogadać. Które chcę porekrutować. Okej.
No kurwa, na siłę to nie ma o czym gadać. Na siłę ze mną nie wygra nikt. Skryta. Nie, moja postać ma siłę? 90 parę? Jeżeli dobrze pamiętam? Ulala. Potęga widzę. Znaczy oczywiście zdaję sobie sprawę, że to, że nikt ze mną nie wygra, to jest lekka przesada, tak? Ale to był tylko taki zabieg artystyczny, spokojnie. Czy jestem w stanie coś jeszcze tutaj porekrutować? Chciałbym tę karabię. Czy ja ją trafiłem, czy ja w nią biegłem? To ważne pytanie. Ewidentnie trafiłem. Ej, ta karabia, chodź do papy. Zaoferuj swoje usługi. Co mogę ci zaoferować? Mogę być... Jak już mówiłem, bycie przyjacielem z kursyńskim ponesem, mogę być twoim sługą. Nikt nie uprzedzał mnie, że ta kurwa jest sadomaso! To nieprawda. Spotkanie innych silnych demonów. Nie mogę. Dosłownie nie mogę. Ja tylko chcę porekrutować demony. Nie da się, po prostu się nie da. Człowiek się chce... Tak, człowiek się chce, człowiek chce, się stara. Ale się nie da. No, po prostu się nie da. O, mamy dwa demony do zrekrutowania. I trzy demony, które mogą mnie zabić praktycznie w jedną turę. Co może pójść nie tak? Ha, ha, ha! Kurwa. Dobra, czas na igrzyska śmierci. Kto przeżyje Hasotobi i dlaczego wszyscy? A. Nie wytrzymam z tego. O, widzicie, robiłem postępy. S'il vous plaît. No dobra, niech będzie.
Jasne. Delicja. Wszystko zgodnie z planem. Dobra, uda nam się nieco rozszerzyć zakres naszych posiadań demonów. Co jest dużym plusem. Zerknę sobie czy ten, czy jakiś ciekawy fuzje mi się może podblokowywał. Powiedział fuzję, poszedł do Gustawa. Panie i panowie. Best of luck. Żeś nie umierać. Wracając do tego, co na początku powiedziałem, zobaczę, czy może jakieś fuzje mi się nie podblokowywały. Mogę studiować Sulta. Czemu wymagał? Czego on wymagał, że mogę go nagle studiować? Studenkiego. Okej, okay, to wiele wyjaśnia. Nie mam żadnych swoich umiejętności specjalnych, co mnie strasznie frustruje. No nie wiem, no po prostu widzę Sulta i jak sobie myślę, że on nie ma jako special skilla swojego unique własnego Ragnaroka, to też mnie w środku skręca. Jak już daję unique skilla, to mogliby naprawdę, no. Ale nie, nie można. Coś ciekawego. Jeżeli ktoś się nie zapyta, czy jest to coś ciekawego, to odpowiem, że raczej nie. Miałbym teoretycznie tytaniec z Zio i Maziodainem, ale to w inną razą. Na razie jeszcze sobie porekrutuję demony, bo ile ja mam jeszcze slotów? Jakieś 4 albo 5 wolnych? 4. No dobra, w każdym razie na dziś tutaj sobie skończymy. Przyszły Steam jako tako podejrzewam, że będzie też bardziej na zasadzie pozwiedzania, bo wydaje mi się, że za psysami jeszcze nie mam za bardzo co się bawić. O bossach nie ma co mówić przez najbliższe jakieś 2-3 Steamy pewnie. Więc no, mówię, pozwiedzamy sobie trochę ogólnie te strefy i zobaczymy, co uda nam się z niej jak tako wyciągnąć. A na dziś to było na tyle. W sobotę Elden Ring powinien być normalnie, jeżeli nic się nie stwierdzi. Dzięki wam dzisiaj za przybycie i trzymajcie się po. Cześć!